drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku z moją mamą. A więc w dzisiejszym odcinku będziemy gotować, bo moja mama bardzo lubi gotować, więc stwierdziłyśmy, że... I spytałam się o to. Tak, i spytała się mama na Instagramie, Instagram Hagi Mother zapraszamy, Instagram Wiktoria Lacka zapraszamy. I tak, i moja mama się spytała was, co chcielibyście, żeby moja mama ugotowała i powiedziała, że pizzę, a z racji, że my robimy taką pizzę. A z racji, że my robimy taką pizzę, to stwierdziliśmy, że podzielimy się z wami przepisem i zobaczycie... Może rzucisz przepis, nie? Będziemy robić, ale przepis też rzuć. No, także przepis oczywiście będziecie mieli w opisie, ale też będziemy tutaj na bieżąco gotować. Będziemy wam pokazywać co, ile, czego, gdzie i w ogóle wszystko będziemy wam pokazywać. I oprócz tego będziemy odpowiadać na pytania, które zadawaliście na moim Instagramie. Tak jest. No, i to tyle. Także co, zabieramy się, jeżeli takie coś wam się spodoba i będziecie chcieli więcej odcinków z moją mamą, to zostawcie... Łapkę w górę. Dokładnie tak, łapki w górę, a my się zabieramy za gotowanie. Najpierw zrobimy ciasto. Tak, najpierw robimy ciasto i my do ciasta używamy Thermomixa. Co to jest za model Thermomixa? Nie wiem, jakiś Thermomix. Taki chyba jeden z nowszych, nie? Bo my wymienialiśmy, bo mieliśmy... Nasz stary Thermomix miał ile lat? 10? Nie z wiem. 10, no i stwierdziliśmy, że sobie wymienimy na nowego. Bo się teraz... popsuł. Ale Thermomix nie jest konieczny do tego. Nie, można wyrobić ręcznie takie ciasto. Można też takim zwykłym robotem ręcznym, ale tymi nie do ciasta, tylko takimi sprężynkowymi końcówkami. Albo jak macie jakikolwiek inny mikser, albo, który robi wam po prostu ciasto. To trzeba tylko wyrobić i zostawić do wyrośnięcia. No. Na trzy pizze, bo będziemy robić trzy różne smaki, potrzebujemy 330 gram wody, czyli wy potrzebujecie na jedną 110. Tak. My robimy trzy pizze, więc po prostu te wszystkie składniki mnożymy sobie razy 3. Dobra, a więc dodaliśmy już mąkę i cukier. Pamiętajcie, że wszystkie proporcje macie w opisie i lecimy dalej. Czemu potrzebujemy cukier do ciasta na pizzę? Ponieważ drożdże, żeby rosły, potrzebują cukru. Teraz dodajemy drożdże, moja mama dodaje, a ja w tym czasie... Możesz mi podać nożyczki? Mama dodaje drożdże, a ja w tym czasie zadam pytanie jakieś. Wylosuję sobie, bo nie przygotowałam pytań, także będę po prostu wybierać na bieżąco. Ile czasu zajmuje wam planowanie wyjazdu? Teraz dawno nie planowałam takich dłuższych wyjazdów, ale bywało nawet, że z pół roku taki wyjazd do Stanów, objazdówka po Stanach, to było planowanie jakieś pół roku wcześniej. No chyba, że na przykład jedyna IFA, no to wtedy... No to wtedy już nic nie trzeba planować, jest, po prostu trzeba zrobić wszystkie te obowiązkowe punkty, które tam są. Teraz potrzebujecie mąkę. My mamy taką mąkę włoską, prawdziwą. Kupujemy ją w makro, podasz mi szklankę taką mniejszą, żeby mnie przez znowu nie przeważyło. To teraz ja wsypuję. Dobra. Oliwa z oliwą. Teraz do tego wszystkiego, co już tutaj mamy, dodajemy oliwę. Niech leci powoli, bo jestem lejeczek. Ups! Ja mam taką tendencję przelewania. Teraz jedna łyżeczka soli. No i wszystko mieszamy. Łapą albo Thermomixem. Okej, a więc ciasto mamy gotowe i teraz będziecie mieli dwie perspektywy. Jedną tutaj i drugą tutaj. I teraz ciasto z Thermomixa wyciągamy. Przestań kiełbasować i podjadać. W kuchni zawsze się podjada. I teraz to ciasto, co z tym ciastem? Trzeba zostawić minimum 40 minut do wyrośnięcia. Tak, a piekarnik... Ciepłe najlepiej. Tak. No my to zawsze zanosimy do kotłowni. Bo tam mamy najcieplej. Tam jest piec i... Pralki, suszarki. No. A piekarnik ustawiamy na... My ustawiamy piekarnik na najwyższą temperaturę, jaką mamy możliwą, ale są różne piekarniki, 275 stopni. Się prezentuje nasze ciasto i teraz to ciasto. Ja je nakrywam folią, znaczy nie nakrywam, tylko na miskę nakładam worek foliowy, po to, żeby miało jeszcze lepszą taką temperaturę. Idę to zanieść do kotłowni. Tak, a w tym czasie przygotowujemy składniki i robimy Q&A. My robimy trzy pizze, hawajską z mandarynką i ananasem. Białą pizzę, która polega na tym, że zamiast po prostu sosu pomidorowego jest taki biały sos. Pizza bianka. W zasadzie nie ma nawet sosu, ale troszeczkę damy, jak ten serek, mascarpone. I jeszcze do tego będzie gruszka i gorgonzola. Dokładnie tak, i ta pizza jest mega. I trzecia pizza to będzie pizza z oliwkami.
i pepperoni, kiełbasą pepperoni. Dokładnie tak. No. Czyli salami najmniej, niektórzy mówią, nie? Ja zabieram się za robienie sosu i ja będę robić sos przy użyciu takich pasat. Przecier pomidorowy. Pomidory, które są akurat najbardziej dojrzałe, zostały przetarte i zapakowane w kartonik. One nic nie mają, żadnych dodatków. Tak, dokładnie. Tak to wygląda, a więc bierzemy sobie garnek. Bierzemy garnek. Otwieramy sobie te sosiki. Wolisz znać przyczynę czy datę swojej śmierci? Matko, nie. Wolałabyś, w sensie. Myślę, że przyczynę, bo chociaż nie, no to już byłoby pewne, tak? Tak. No to nie mogłabym temu zapobiec. Nie. No ja bym wolała datę, bo w sumie przyczyna nic mi nie da. Znaczy w sumie... No tak, ale jeśli wiesz, że z czasem przyczynę można zmienić. No ale nie, bo to już na 100% aha, się wydarzy. No to, i wiesz, no to jak dowiesz się, że zginiesz w wypadku samochodowym, no to przecież jedziesz samochodem codziennie, to nie będziesz wiedziała kiedy. A no to bym przestała jeździć. No ale to i tak się stanie. To i tak się stanie, o to chodzi. Dobra, to czekaj, otworzę tutaj komuszkę. Dobra, czyli data, tak? Ja datę, a ty? Datę. Dobrze, datę. I teraz co? Teraz mama będzie kroiła ananasa. O, ustawimy tak. Mama kroi ananasa. A ja ananasa to jest niekrojony, ale ja taki wolę, bo te krojone ananasy mają takie strasznie duże kawałki i one później mi trochę przeszkadzają w pizzy, a ja sobie robię trochę mniejsze te kawałki. A ja zaczynam przygotowywać sos i potrzebuję tak, sól. Po prostu przyprawcie według waszego uznania. Jeżeli wolicie bardziej słone, to... Możesz całe to sobie. No wiem. Jeżeli wolicie bardziej słone, to dajcie więcej soli, jak wolicie bardziej... bardziej ostre, to dajcie więcej pieprzu. My dajemy według własnego uznania i wy też tak zróbcie, ale za to wam powiemy, z jakich przypraw korzystamy. Także u. Więc tak, dodajemy sól. Tyle. Gdzieś to jest na oko. Czosnek niedźwiedzi, czyli mamy ulubiony składnik do wszystkich potraw. Tak, ja kupuję takie od razu wielkie opakowania, bo ja daję to do wszystkiego. Jeżeli chcecie gotować tak dobrze jak moja mama, to kupcie to. To jest sekretny składnik. No, może te, umowa z Kotani. No właśnie, może... może Kotani się odezwie. Współpraca jakieś coś tam. Co to jest? Czosnek z staropolski. Znaczy ten, suszony. Tyle? No. No oczywiście, podstawowy, najważniejszy składnik. Oregano. Oregano, tak jest. Oregano dajcie dużo. Dużo, my bardzo lubimy, jeszcze posypujemy później na koniec pizzę też, coś mi się tam... Najlepszy na świecie sos, nie ma lepszego sosu, naprawdę, zaufajcie. Zwykły, prosty, najlepszy. Tak, bo nie przekombinowany. I teraz tak, mama kroi gorgonzolę. Gorgonzolę, a ja zadaję kolejne pytanie. Czy jest jakaś cecha, która przeszkadza pani w Wiktorii? Tak, myślę, że jest za mało taka, wiecie, dążąca po swoje. Ona nie ma takiego tupetu. Co mam na twarzy? A nie, to tak ta ramka, dobra. Ona nie ma takiego tupetu. Niektórzy ludzie tak prą, nie wiem jak to prą, tak się mówi? Prą do przodu? Tak. Idą do przodu. Tak. A Wika jest taka... że wiecie, ona na wszystko czeka, aż się samo ułoży, samo przyjdzie i nie ma takiego ciśnienia, tak? I niektórzy mi piszą właśnie nawet na privie, w DM-ach, na Hagmi, że właśnie to lubią Wicę, że ona jest taka, wiecie, taka skromna i jakby mało cisnąca, nie ma parcia takiego. No, ale mi to trochę przeszkadza, bo ona nie wykorzystuje swojego potencjału, dlatego myślę, że to jest jedyna cecha, która mi w tobie przeszkadza, tak naprawdę. A tak to wszystko pozostaje. A, jeszcze jest trochę obrażalska. Chociaż już teraz z tego wyrasta, ale no, tak bywa, że foszy się, wstaje lewą nogą. No, wstaje czasem lewą nogą, ale kolejne pytanie to najlepsze miejsce, w jakim dotychczas byłyście? To chyba Bora Bora, nie? No, mi się wydaje, że Polinezja francuska, no. Bo było tam... Znaczy Stany też są mega fajne i Stany tak. Są też takie miejsce, do którego można byłoby cały czas wracać. Wydaje mi się, że Polinezja francuska była super. Dobra, i teraz mamy przygotowane już wszystkie składniki, i więc czekamy, aż zrobi nam się ciasto. I jak nam się zrobi ciasto, to będziemy kontynuować ten film. Wróciłyśmy. Nasze ciasto urosło i to sporo, jak widać. I teraz to, co będziemy robić, to dzielimy to ciasto na trzy części i po prostu rozwałkujemy na trzy kulki, tak. Dokładnie tak. Może napisze do mnie jakiś Włoch, jak robić porządne pizzę. Ja, to już napisał.
jak on się tam nazywa? Mateo. Mateo, Mateo, pokaż Wice, jak kręcić porządnie pizzę, bo zawsze mam z tym problem. Następnym krokiem, jak macie już rozwałkowaną pizzę i żeby, jeżeli chcecie, żeby brzegi pizzy były chrupiące, bierzecie sobie oliwę i taki pędzelek. Jak nie macie pędzelek, to można też łyżeczką albo czymkolwiek tam chcecie. Papierem nawet. Albo nawet papierem takim zwiniętym w kulkę i po prostu bierzecie i malujecie brzegi tej pizzy. No. Następna rzecz, którą robicie, to bierzecie wasz sos i kiedy macie posmarowane brzegi pizzy i macie ją rozwałkowaną porządnie, po prostu polewacie pizzę sosem. Tylko nie dawajcie też tego sosu jakoś mega dużo, bo ta pizza potem się tak namoczy, będzie taka ciężka i taka rozmoczona. Dajcie sobie tak kilka łyżek i po prostu to rozsmarujcie po całości. Zresztą zobaczcie teraz w drugiej kamerze, jak ja to robię. Które... O, szybkie. Podpaski czy tampony? Tampony. Tampony. Pies czy kot? Pies. Chociaż koty też polubiłam tego naszego, co tutaj nam przyłazi. Ja pies, ale koty też bardzo lubię, tylko ja jestem na nie uczulona. Mango versus melon? Mango. Mango. Torebka czy plecak? Torebka. Plecak. Mm. Słodkie czy kwaśne? Słodkie. Słodkie. Ananas versus arbuz. Arbuz. Ananas. Koktajl versus shake. No to samo chyba. Aha, chyba że chodzi o shake'a proteinowego, czy koktajl nie. Koktajl jest z samego owocu. Koktajl jest na bazie wody, a shake jest na bazie mleka albo śmietany albo czegoś. Shake. Shake? No. No to ja, no ja też. Ale z szybką białkową. Marvel versus Harry Potter. Harry Potter. Chociaż... nie wiem już teraz, bo kurde, wiecie, o co chodzi? Ja na przykład Harry'ego Pottera uwielbiałam do teraz, cały czas go uwielbiałam przez całe moje życie, odkąd byłam mała, ale przez to, że teraz jakby wciągnęłam się w Marvela i Marvel też jest taki fajny, bo Marvela można cały czas kontynuować, że jakby wiecie, że nawet jak skończy się już historia, załóżmy, o Iron Manie, albo skończy się już historia o Spider-Manie, to powstają kolejne postaci na bazie komiksów i też nie na bazie komiksów i po prostu cały czas można kontynuować. No a Harry Potter, jak już byłaby kontynuacja, to już nie byłoby to samo, bo to już jest skończone, po prostu skończona historia. Skończone. I tak już nie da się kontynuować dalej, więc to zależy po jakimś. Nie da się kontynuować. No ja dużo gestykuluję. Sernik kontra jabłecznik. Jabłeczny. Sernik, jabłeczny. Nie ma opcji. Jabłeczny. Nie, ja kocham serniki wszystkiego, a w ogóle amerykański, ten nowojorski, to jest, nie wiem, mogłabym zjeść tonę jedzenia, a on i tak by wszedł. Jabłeczny. Ile tatuaży ma twoja mama? Nie wiem, już naprawdę. Kiedyś policzę i wam napiszę. Raz, dwa, 16, 17, 18. No, 18. Wow, 18, a ja mam 5 czy 6? 5. Dobra, i wydaje mi się, że ja już mogę zacząć wykładać składniki, nie? Na tamte tak, spokojnie. Dobra, no to w takim razie ja tu zrobię miejsce. Na hawajską daję ananasa i mandarynki. I jeśli chodzi o tą mozzarellę, to my jej nie kroimy, kiedyś kroiliśmy, ale zauważyliśmy, że smaczniejsza jest, jak ją się tak... No bo mamy tą włoską mozzarellę, to tak ją... Jak ją się tak rwie. I ostatnim składnikiem na tej pizzy jest oregano. I po prostu sobie bierzemy i jeszcze tą pizzę tak posypujemy. I wtedy jest przepyszna. Co number one. Ja tutaj wzięłam mascarpone i dodałam troszeczkę wody, bo mascarpone jest takie, pokaż te opakowanie. Wiecie, zbite. Jest takie zbite i ciężko byłoby posmarować pizzę, więc rozrobiłam trochę z wodą, żeby była taka bardziej kremowa konsystencja. A ja za ten czas robię kolejną pizzę i to będzie taka pizza właśnie z salami. I my tutaj akurat kawałki robimy bardzo nie po włosku, bo kładziemy kawałek przy kawałku, bo po prostu tak nam najbardziej ta pizza smakuje, jak jest kawałek przy kawałku. Na pizzę Biankę układam pokrojone w
takie plasterki, gruszkę. A ja teraz na tą pizzę z salami nakładam zwykłe takie oliwki. No, mam akurat z pestkami. Kolejna paczka mozzarelli. A ja daję, pokroiłam, chyba w zasadzie rozdziabałam, Boże, gorgonzolę. Gorgonzolę i kładę je na gruszki. I ostatni składnik, czyli oregano. Tak się prezentuje gotowa druga pizza z salami. A ja na pizzę Biankę daję mozzarellę tartą. Nie, troszeczkę, bo już tej gorgonzoli dałam dość sporo. Tak się prezentuje nasza trzecia pizza i to jest właśnie ta pizza Bianka, czyli ta wyjątkowa pizza. I co? I teraz wszystkie pizze wkładamy do piekarnika. Na ile? Na jakieś 25 minut, ale trzeba pilnować. Tak, trzeba pilnować, czyli żeby Wam się one nie spaliły. Okej, okay, a więc nasze pizze są gotowe. Ja już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Proszę bardzo, tutaj są dwie pierwsze. Ta jest ta Bianka. Tutaj mamy hawajską. Oj. I jeszcze trzecia jest tutaj i jest to pizza z salami. I teraz tą pizzę jeszcze Biankę. Pamiętajcie, żeby sobie najlepiej klonowym syropem polewać delikatnie. Hawajską? Mhm. Uwaga kochani, robimy próbę testu, jak smakuje pizza. Mało słone ciasto. Mmm. Mm. Ta jest mega dobra. A więc co kochani, tak by się prezentował ten filmik. Róbcie pizzę, bo zaufajcie mi, że jeżeli zrobicie tą pizzę, nigdzie nie zjecie lepszej pizzy. Nawet jakiejś takiej włoskiej, cienkiej, neapolitańskiej, nigdzie nie zrobicie lepszej pizzy niż ta, która jest na tym przepisie. Naprawdę. A my z mamą się już żegnamy i dziękujemy bardzo serdecznie za tego odcinka. Jeżeli oczywiście chcecie więcej odcinków z mamą, to pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. I co? Do zobaczenia i pa, pa!